Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Radosław Lewandowski, pisarz. Dzień dobry, witam wszystkich. I Andrzej Zaremski, kiedyś dziennikarz, teraz też pisarz. Tak mówią, dzień dobry. Tak mówią. Powiedzcie, jak to się stało, że w swojej drodze zawodowej, w pasji, dotarliście właśnie do tego etapu, że zaczęliście pisać książki? Znaczy, ja jestem starszy, to może zacznę. W ogóle będę zaczynał, Andrzeju, bo jestem starszy. Tak. Tak, no i szybciej kończysz wtedy. Szybciej skończę, nie wiadomo jak długo mi zostało czasu. Prawda jest taka, że nie zawsze możemy wybrać, co chcemy robić w życiu. Czasami coś nas dopada. Ja mówię akurat o sobie, ale spotkałem się z wieloma przypadkami pisarzy, którzy po prostu zaczęli pisać, bo musieli. Tak, bo coś w nich się działo, coś tam gdzieś się obijało, to trwało ileś lat i musiało wyjść, bo jak by nie wyszło, to by pękli chyba. U mnie pewnie było tak samo. Ja też zacząłem wiele lat temu, myślałem o jakichś takich różnych historiach, ponieważ jestem fanem fantastyki naukowej, więc myślałem o takich historiach fantastycznych, o podróżach w czasie, które mnie bardzo frapowały. I po iluś tam latach, kiedy już byłem dorosły, bardzo dorosły, czyli dzieci poszły już z domu, dzieci były dorosłe. To jest jakby ten moment taki bardzo ważny w życiu człowieka, kiedy nagle odzyskujemy czas, można powiedzieć, że uzyskujemy życie, my jako rodzice. Stwierdziłem, że zaczynam pisać i zacząłem pisać swoją pierwszą książkę. To było już, nie pamiętam, 8 lat temu, może nawet troszkę dalej, ale to też nie tak daleko, nie tak dawno przecież. Już byłem naprawdę mocno dorosłym człowiekiem. Także ja zacząłem pisać dlatego, że musiałem. A potem już jakoś poszło, tak, kolejne książki. Pierwsza fantastyka, ponieważ tak jak mówię, to było moje takie wypieszczone, wymarzone, wychuchane, wymyślone. Natomiast później poszedłem w książki historyczne i ta cała moja seria Tetralogia Wikingowie, zresztą wydana wspólnie z Muzą, to jest seria powieści historycznych, przygodowo-awanturniczych, historycznych. Potem dalej się trzymałem twardo historii, ponieważ mi to wyszło. Bo też czasami nam coś lepiej wychodzi, czasami coś gorzej, tak? I napisałem powieść Australijskie piekło, która została książką roku 2021, jako najlepsza polska książka tego roku. Więc jakby super, skrzydła mi wyrosły i przestałem pisać. Tak? Nie wierzę, na pewno jeszcze coś w zanadrzu tutaj opowiadania chowasz. Teraz mi się zdarzają, natomiast bardzo mnie pochłania, pewnie później porozmawiamy o wydawaniu. Bardzo mi pochłania wydawanie, marketing, to jest praca na 3 etaty, także brakuje mi trochę czasu i siły na pisanie. Ale trochę ściemniasz, bo czasem do mnie te piszesz. To SMS-y, maile. No. A propos pisania, Andrzej, jak to było u ciebie? Oj, właśnie się zastanawiam podczas tej przydługawej trochę wypowiedzi kolegi. Proszę, byłeś sympatyczny. Zastanawiam się, w którą stronę iść, bo jeszcze nie obrałem planu. Czy w każdej rozmowie mówić co innego, czy mniej więcej to samo, bo wtedy prawdę żeby być mówić. Bardziej tajemniczym. Prawdę mówić, wtedy nie trzeba myśleć, co się mówiło poprzednio. Pisanie przede wszystkim zajmowało mnie zawodowo. Bardzo długo, tylko i wyłącznie. Wcześniej oczywiście były jakieś tam pomysły na to, żeby spróbować może coś sobie napisać, ale to byłem wtedy młodym szczawiem, to nawet Radek tych lat nie pamięta. To jest niemożliwe. Jednak. I w trakcie mojej kariery, nazwijmy to dziennikarskiej, gdzieś to, tak jak Radek mówi, zaczęło gdzieś tam buzować. Coś tam rosnąć, tak. Inna sprawa, że z tego buzowania jeszcze nic nie wyszło. Bo no trochę wyszło, to już tutaj skromnie mówisz bardzo, ale jednak twoje opowiadanie zostało docenione. Mówię o mojej pierwszej prawdziwej, debiutanckiej powieści. Mhm. Wtedy się mogłem tylko wkurzać, że jakiś urzędnik napisał książkę o jakiejś fantastyce, wydał ją i... A ja, dziennikarz, później też przez chwilę urzędnik. Nie, nie i nie, bo jeszcze gdzieś tam kiełkuję bardziej. To był ten urzędnik. Mam nadzieję, że nie masz jakiejś broni przy sobie. Nie, mam ci tego za złe nawet. To tak dobrze. Ale w ostatnimi laty rzeczywiście to nabrało jakiegoś tempa. Być może dlatego, że z własnej winy nie znalazłem sobie wydawcy dla swoich historii dziecięcych, a nie znalazłem dlatego, że jak już gdzieś tam wyszukałem sobie wydawcę, wysłałem do niego, przygotowałem fajny materiał, tak mi się wydaje, przedstawiłem się jak należy, opisałem, o czym jest historia,
I później czekałem na odpowiedź, czekałem. W końcu zajrzałem do tego maila, no zgadza się, wysłałem, bez załączników. I świat stracił po prostu. Tak, i pojawił ale się ale nadrobiłeś on. Błąd? Nie, tamta historia jeszcze czeka na swoją kolej, natomiast później powstały opowiadania, z których na takim kursie też prowadzonym przez Książnicę Płocką, kurs prowadził taki pan, nie wiem czy znasz, Radosław Lewandowski się nazywał. Nie, jakoś mi się kojarzy. To ja też strasznie mnie właśnie wtedy tam denerwował trochę, natomiast efektem naszych spotkań, nie tylko naszych we dwóch, ale też mieliśmy kilkanaście jeszcze osób, dziewcząt i chłopców i starszych pań, które były zainteresowane pisaniem. Efektem tych spotkań pod nazwą Pisze się na to był zbiór opowiadań wydany przez Książnicę Płocką. I tam po raz pierwszy znaleźliśmy się w jednej publikacji razem z Radosławem. No i dalej to już jakoś tak poszło, ale bardziej w stronę tych opowiadań. Też Radosław cały czas gdzieś tam będę mówił, popychał mnie w stronę tych samowydawców, antologii, bardziej, żeby próbować gdzieś wysyłać, pisać, patrzeć na jakieś konkursy i starać się zaistnieć w ten sposób. No i dzięki tym samowydawcom się udało. Rok temu wygrałem jeden konkurs z opowiadaniem Wiedźma, które było w Petroniusie drukowane, czyli też moja samowydawnicza, że tak powiem, historia rozpoczęła się trochę dzięki pomocy Petroniusu. A żeby nawiązać do Radka, to Radka opowiadanie też kiedyś u nas w Petroniusie było. Bo ja wszystkie ścieżki przecierałem przed tobą, Andrzej, bo ty musisz to wiedzieć. Mogliście nie mówić. Bo wszystkie kobiety w twoim życiu, wszystko było już u mnie wcześniej. Trochę będę się źle czuł z tym teraz. No to wrócimy do tego już po nagraniu. My prywatnie pocieszymy cię, jak będziemy mogli. I powiedziałeś o samowydawcach. Co to jest w ogóle za projekt? Czym się różni od zwykłego wydawnictwa? To ja do doświadczonego kolegi teraz się zwrócę, bo jest pierwszym znanym mi samowydawcą, z którym zetknąłem się, prowadząc z nim podczas jakiś ten stan dziwny, taki się nazywał. Pandemii, co to było? Także to wszyscy zamknięci byli gdzieś tam w internecie rozmawiali. Pamiętamy jeszcze, pamiętamy. No pandemia. Słowo mi wyleciało. Pandemia. Ale dobrze, ale użyłeś. Nie, no mówisz o covidowych sprawach, tak? Tak, oczywiście. I rozmowę przy okazji właśnie wydanego przez Radka australijskiego Piekła. I to było moje pierwsze zetknięcie, pierwsza pozycja z samowydawcy jakiegokolwiek, którą miałem w rękach i którą dane mi było przeczytać i było to przeżycie naprawdę wielkie, a teraz niech starszy się pomęczy. No bo dzieło jest wielkie. Mówimy o australijskim piekle, tak? Wyjątkowe, wspaniałe, no to naprawdę super książka, ale przecież każdy swoje chwali, a rozmawiamy o tym, czym jest taki model samowydawania, tak? Czyli to samowydawanie. Już tak rozmawialiśmy kiedyś z Andrzejem, że tak trochę nie do końca szczęśliwy ten termin jest. No tak, ale nie ma ładniejszego słowa polskiego, które by jakby zawierało w sobie wszystko, co powinno. Samowydawanie może być. No tu jakby nic innego nikt nie wymyślił. Natomiast generalnie na świecie jest to znane jako self-publishing, tak? I wielu znanych pisarzy zaczynało, albo niekoniecznie zaczynało. Czasami po prostu w pewnym momencie swojej drogi kariery wydawniczej podejmowali decyzję, żeby zamiast wydawać dużymi wydawcami, takimi mainstreamowymi, pójść własną drogą z różnych względów. Czasami, to też trzeba powiedzieć, że pisarze to takie oryginały są. Czasami im coś nie pasowało, a to nie chcieli się zgadzać na jakieś rzeczy. A czasami chodziło o zwykłe pieniądze, tak? Bo ktoś im dawał mało. Self-publishing czy samowydawanie nie daje dużo, natomiast może dawać dużo w porównaniu z tym, co jest w dużych wydawnictwach. Ja przeszedłem tą drogę od dużego wydawnictwa, bo to jest jedno z większych takich w Polsce, z którym wydawałem. I dopiero potem stałem się samowydawcą, czyli self-publisherem, właśnie z uwagi na środki finansowe, tak? Bo ja mnie się z Muzą bardzo dobrze współpracowało. Nie narzekam. Natomiast przyszedł moment jakby zapłaty. Umowy skonstruowane z wydawcami dużymi są takie, że się dostaje procent poza jakąś tam pierwszą prowizją
procent od sprzedanych egzemplarzy dwa razy w roku, pomniejszone o zwroty, pomniejszone o upusty. No cudawianki. Powiem szczerze, trzeba by chyba jakiegoś biegłego księgowego, żeby to ogarnął, tak? I prawda jest taka, że nigdy taki autor nie wie, ile zarobił. Dopóki dostanie przelewu na konto z wydawnictwa. Dwa razy w roku. I jeżeli ktoś może sobie wyobrazić, że pracuje z pensją dwa razy w roku nieznanej wysokości, no to jest chyba, to jest horror. To, tak? Straszne, to jest straszne, bo nie wiemy, nierealne do nic przeżycia. Nie zaplanujemy. Mm. Nie wiemy, ile dostaniemy. Może być dużo, może być mało. Trudno powiedzieć, tak? Więc jakby to skłoniło mnie z kolei, żebym poszedł właśnie samo wydawanie. Nie byłem pierwszym samowydawcą w Polsce, to już jakoś tam działało w mniejszym lub większym stopniu, natomiast fakt, że ja ruszyłem na początku tego procesu w miarę i potem stało się coś dziwnego. Mianowicie takich jak ja okazało się, że jest więcej wokół nas. Jeździliśmy wspólnie na targi i w pewnym momencie ktoś, nie wiem, czy nie Mateusz Rogalski, albo ktoś mu to podpowiedział, wpadł na pomysł, żeby zorganizować się, tak, żeby zrobić stowarzyszenie. I faktycznie, ponieważ i tak jeździliśmy razem, i tak już jako wydawcy, tak, i tak sobie na targi różne, i tak wspólnie inwestowaliśmy w jakieś tam stoiska, żeby to było taniej, no bo wiadomo, że chodzi też o jakąś taką praktyczną ekonomię. To stwierdziliśmy, dobra, zrzeszamy się. Będziemy sobie jakby pomagać na każdym polu bardziej, jeszcze bardziej. I w tym momencie powstało Stowarzyszenie Samowydawców, które zresztą, o czym za chwilę pewnie powiemy, właśnie w Płocku teraz 31 organizuje, przez te dwa świetne dni organizuje Festiwal Książek w Płocku po raz pierwszy w nowożytnej i starożytnej historii tego miasta. No właśnie, wyprzedziłeś moje pytanie. Co to jest za wydarzenie? Bo że jest związane z waszą pasją, to pewne, ale co jest, kiedy się odbędzie, gdzie, co tam zobaczymy? To trochę powie kolega, ja tylko powiem, że za chwilę, za parę dni już w tą sobotę i niedzielę zapraszamy wszystkich do dawnej hali Chemika, do tego tak zwanej Blaszak Areny przy Centrum Edukacji. Zapraszamy w dwa dni. Natomiast co się będzie działo? Trochę powie Andrzej, trochę ja, na pewno zapomnimy. Ja swoją kartkę mam w kieszeni, więc jej nie wyciągnę. Nie. Bo już, jeżeli to powiemy, to co pamiętamy. Natomiast planowane jest naprawdę fajne, świetne spotkanie i to, co najcenniejsze, to jest pierwsza tego typu impreza książkowa w Płocku. Warto to jakby dostrzec, bo to nie jest jedyna impreza. To nie będzie singlowa impreza, która się odbyła raz i koniec. Planujemy, jeżeli teraz nam to wszystko wypali, w przyszłym roku zrobić kolejną i chcielibyśmy, żeby to się stało cykliczną imprezą książkową w Płocku, bo wszystkie miasta dookoła mają takie imprezy, natomiast my trochę słabo. Rozwaliłeś cały scenariusz tej rozmowy. Już w zasadzie ale damy radę. Mogliśmy kończyć. Powiedz, Andrzeju, co ciekawego nas czeka na festiwalu. Najpierw kiedy? Powiedziałeś 30 września, 1 października, czyli w weekend. Blaszak Arena. Nazwa tego wydarzenia, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, to jest Festiwal Książki. Książek, nie jednej książki, wielu książek. Będzie ponad 30 wystawców, ponad 30 autorów, którzy mają po kilkanaście, to chyba bym przesadził, ale po kilka konkretnych pozycji na koncie w każdym chyba możliwym gatunku literackim i wszystkich ich będzie można w Blaszak Arenie zobaczyć. Mi szczególnie podoba się miejsce, w którym to się odbędzie, ze względu na to, że jako dziennikarz sportowy z Blaszak Areną związany byłem od 93 praktycznie roku, kiedy zaczynałem karierę jako dziennikarz sportowy, czyli jak Blaszak Arena czy Hala Chemika, to oczywiście piłkarze ręczni. Mm. I pierwsze sukcesy miały miejsce co prawda w 90 roku, kiedy Wisła Płock, Petrochemia wtedy zdobyła pierwszy historyczny medal mistrzostw Polski w piłce ręcznej, ale od tamtej pory nie schodzi na podium. Hala Chemika podczas meczów Wisły żyła zawsze, szczególnie podczas wielkich, spektakularnych pojedynków z Iskrą Kielce. I ja, jak usłyszałem, że padło ostatecznie tę halę, to się bardzo ucieszyłem, bo mówię, hala znowu
odżyje. Będzie żyła tak, jak wtedy tętniła życiem. Nieco inny sposób, bo oczywiście nikt tutaj się nie będzie rzucał książkami. Tak, choć to jeszcze jest wykonalne. Do ustalenia. Można jakieś konkursy wymyślać, tak? Natomiast emocje naprawdę będą, będzie można do każdego autora podejść, każdą książkę praktycznie zobaczyć, będzie można na miejscu sobie ją gdzieś tam być może przeczytać kawałki, fragmenty, chociaż znam takie osoby, bo jak z żoną kiedyś chodziłem po księgarniach, no to zdarzało się, że prawie całą książkę przeczytała, zanim ja gdzieś tam załatwiłem resztę zakupów. Tu będzie można to wszystko przeżyć, kupić, a co najważniejsze, pogadać z autorem, czyli wyciągnąć od niego wszystkie, wszelkie możliwe prawdopodobnie tryki, tajemnice. A ludzie są sympatyczni, bo widzicie, siedzimy tutaj parę minut, no Radosław mógłby gadać. Tam będzie odezwał tego jeszcze... Się, Milczek się odezwał, tam który będzie się tego jeszcze... Nie, ja się tego spodziewałam, zapraszając do studia pisarza, to już wiedziałam, że trudno mi będzie dojść do słowa, ale jakoś się postaram. Ale to ja bym jeszcze chciał o tym, co na tym festiwalu... No ale to ja ci nie dam skończyć. Co na tym festiwalu jest jeszcze planowane, bo spotkanie z pisarzami generalnie bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich. Przychodźcie z rodzinami, bo będą też autorzy literatury dziecięcej, młodzieżowej, fantastyki, horroru, jakichś kryminałów, także wszystkie gatunki literackie. Dla każdego coś miłego. Dla każdego coś. Można będzie spotkać się, oczywiście kupić książkę z autografem, jeżeli ktoś ma chęć. Natomiast to jest jedna noga. Chociaż bardzo miła, tak? I jak ona nam się podwinie, to się przewrócimy. Ale tam jest, planujemy jeszcze imprezy okołofestiwalowe, czyli zbudujemy taką średniowieczną wioskę dzięki naszym tutaj przyjaciołom z grupy Miecława, którzy wystawią się, tak, z rzemiosłem na przykład średniowiecznym. Kusznicy płoccy też nam tutaj odwiedzą i zrobią jakieś pokazy. Być może będzie można sobie stanąć, a oni strącą nam jabłko z głowy. Jeżeli będą tacy odważni, to spróbujemy, tak. Planowane są generalnie, jest planowana strefa tak zwanego chilloutu, czyli będzie można sobie odpocząć na leżaczku z książką kupioną być może w ręku, z kawką w ręku i sobie poodpoczywać, porelaksować się w tym pędzie życia. Myślę, że to będzie świetna sprawa. Będą też stoiska takie trochę około książkowe z jakimiś zakładkami, z jakimiś maskotkami. Tu też jakby parę takich osób się zgłosiło, które chcą to wystawić. Oczywiście będzie też coś dla ciała, czyli będzie jedzenie. Będą food trucki dla takiego szybkiego zaspokojenia głodu fizycznego, jak już ten emocjonalny nas tutaj będzie zapełniony. I poza tym jeszcze mamy cały plan różnego typu spotkań, o których możemy za chwilkę porozmawiać. Spotkań tematycznych, spotkań z pisarzami. W zasadzie tych spotkań to i całe są panele dyskusyjne, są spotkania indywidualne na przeróżne tematy, około pisarskie. Także myślę, że jeżeli ktoś ma taki głód wiedzy albo na przykład chciałby napisać swoją pierwszą książkę, wydać, to będzie miał tutaj mnóstwo materiału i mnóstwo wiedzy. Czytając program tego wydarzenia, zauważyłam, że właśnie nawet dla pisarzy, takich zupełnych amatorów, zorganizowaliście bardzo fajne panele dyskusyjne, tudzież porady, jak takim pisarzem zostać, co zrobić i co jest lepsze, czy samo wydawanie, czy właśnie uczestniczenie w wydawnictwach takich komercyjnych. Myślę, że dla początkujących autorów, czyli takich, którym się marzy pisanie w ogóle, to najważniejsza będzie obecność, bliskość i możliwość porozmawiania z takimi autorami. Często z autorami z takiego topu ścisłego nie ma okazji pogadać. Czasem na jakichś wielkich eventach można się gdzieś tam dopchać, tak? Czy po autograf, czy posłuchać takiej rozmowy. Natomiast tutaj dopiero, gdzie będziemy mieli tylko i znaczy głównie samowydawców, tak? Czerpać będzie można pełnymi garściami z jego doświadczenia, tak? Są niesamowici ludzie, bo się dzielą po prostu swoim, może nie tyle warsztatem pisarskim, bo to nie do końca o to chodzi, a natomiast całą tą otoczką, tym jak dochodzili do poszczególnych tego. Zostańmy przy tym słowie, jak dochodzili, ale to już pominijmy.
Chciałam... Bo przecież wszyscy dopiero w przyszłości będą gdzieś tam i nagrywamy szczytować, jeszcze no. przed godziną 22, więc ja myślę, bo przestajemy na to. Ja myślę, że... Trzeba przyjść, przepraszam, jeszcze wpadnę ci w słowo. Przyjść, dobra. Słuchać, rozmawiać, uczestniczyć w tych panelach, bo naprawdę będzie mnóstwo ważnych informacji. Zaczerpnie każdy coś dla siebie. Znaczy ja myślę, że dużą wartością jest też to, że można przyjść i zobaczyć osoby piszące i pisarzy, bo pytanie, kogo nazwijmy pisarzem, tak? Ja zawsze miałem takie podejście, że pisarz to już osoba, która się utrzymuje z pisania. Tak mi się gdzieś wydawało, że a jak dopóki się nie utrzymuje z pisania, to jest osoba pisząca. Ale to jest kwestia jakby semantyczna. Generalnie można się spotkać z pisarzami, z autorami i zobaczyć, że to nie są ludzie jakby z innych bajek, a skoro oni są... Można ich dotknąć, przepraszam. Można, tak, można ich ugryźć, polizać, dotknąć i skoro oni są tacy jak my, jak sąsiedzi, no to może i ja mogę, a zawsze chciałem coś napisać, to może i ja mogę, przecież to nie jest niemożliwe, tak? Więc jakby to jest taka okazja takiego dotknięcia, spotkania się z pisarzami. Natomiast jest też dużo paneli tematycznych, które będą opowiadały o barierach, które występują, gdybyśmy chcieli zostać pisarzami, o tym, jak je obejść, czy warto je obejść, którą drogą lepiej iść, a którą nie. Na przykład od razu już mogę powiedzieć, że bo w jednym z takich paneli będę brał udział i na pewno wszyscy samowydawcy, jakich znam, nie znam nikogo, kto by robił inaczej, odradzają tak zwany vanity publishing. Tak? Vanity publishing, czyli wydawanie za pieniądze, vanity próżność, czyli wydawanie, żeby zaspokoić własną próżność. Są takie wydawnictwa, które się specjalizują i mówią, kochany, wyślij do nas swój rękopis, a my ci to wydamy, zapłacisz tam, powiedzmy, że połowę ceny, my drugą połowę dorzucimy, będziemy cię promować i tak dalej. Okazuje się, że zapłaciłeś więcej niż całość, zapłaciłeś za koszty druku i składu łamania i wszystkiego, plus jeszcze marże dla wydawnictwa i to jest słabej jakości, więc jeżeli ktoś planowałby wydać na przykład księgę rodową swoją, jakąś własną i wiesz, czym się je taki vanity publishing, to nie ma nic z tym złego, bo to jest, zapłaciłeś, otrzymaj, tylko sprawdź, żeby było dobrze, bo raczej dobrze nie będzie. Ale jeżeli marzysz o zostaniu pisarzem i chciałbyś, żeby świat spijał z twoich ust słowa z twojej książki, to uciekaj przed vanity, ale możesz pójść w self. Chociaż self-publishing wbrew pozorom to nie jest łatwa droga i gdybym miał polecić komuś łatwiejszą drogę, to powiedział, idźcie do dużego wydawcy przy pierwszych swoich kilku książkach. Zobaczcie, z czym to się je, jak to wygląda, poprawcie warsztat, tam was przeciągną przez różne swoje tryby wydawnicze i później, jeżeli stwierdzicie, że chcecie być selfami, jak najbardziej jest to dobra droga, tak? Ale niektórzy celowo wybierają od razu self-publishing, bo nie chcą ograniczeń, bo wydawca faktycznie nakazuje nam pewne rzeczy, chociaż nie przesadnie mocno, ale nakazuje i musimy się w pewnych rygorach trzymać, a ktoś jest, nie wiem, ma poczucie, jest wolny jak ptak i nie chce, żeby mu ktoś mówił, co ma robić, bo jak to artysta. Mama mu zawsze mówiła, tata mu zawsze mówił, a on nie chce już słuchać. No myślę, że właśnie to słowo już padło, ten proces dochodzenia do szczęśliwego końca jest tutaj dosyć istotny, bo na podstawie moich skromnych doświadczeń z opowiadaniami z wydawanymi w antologiach mogę powiedzieć, że obserwacja, jak tekst przechodzi przez korektę, jak później wraca z redakcji, jak trzeba coś tam poprawić, najfajniej jak nie, czasem się nic nie poprawia, to jest w ogóle człowiek szczęśliwy. Duma. A inna sprawa, że jak pierwsze dymki dostałem do poprawy, to nie wiedziałem, co robić, jak to poprawić w trybie śledzenia zmian. Dzwoniłem do kolegi, a kolega mówi, no weź popraw. Ale Andrzej jest bardzo wrażliwy na punkcie poprawiania. Więc jak każdy dziennikarz. No ale to jak siadam, piszę tekst, to ja wychodzę z założenia, że nie tak jak, nie wiem, czy ty kiedyś opowiadałeś, czy kto inny, ale innych też słucham. Nie piszę i chowam tekst do szuflady, tylko każde zdanie, które wyjdzie, jak usiądę po południu, czy tam pod koniec tego procesu danego dnia, czy danych godzin przeczytać, co napisałem, to musi się zgadzać wszystko od razu już, a nie za miesiąc, za dwa miesiące, czy za pół roku, tak? Bo są i takie rady, żeby tekst zostawić w szufladzie. Nie.
to już ma wyjść prawie gotowe. Tak jak ja chcę, tak ma być. To, co mówisz, być może to zostało z tego dziennikarstwa wcześniejszego. To tak nie działa. Nie działa. Ale książki muszą dojrzeć. Ale tak jak obserwuję właśnie koleżeństwo różne, bo dużo, że tak powiem, osób poznałem, to myślę, że ten moment mnie interesuje. Sposób dochodzenia do wydania książki, czyli od powiedzmy pisanie mnie mało interesuje już w tej chwili, bo się to robi, ale później jak idzie tekst do korekty, ty musisz tego dopilnować jako autor, ty musisz później z redaktorem wejść w jakieś tam konszachty, znaleźć sobie kogoś, kto ci zrobi rysunki, kto zrobi skład, kto zrobi całą resztę i to jest fajne. A na koniec wydaje mi się, że najfajniejsze jest to, że trzeba pracować na siebie, tak? Czyli to, co Radek wcześniej gdzieś tam sygnalizował o promocji książki i o tych wszystkich procesach, które później już po wydaniu, jak mamy gotowy, wydrukowany egzemplarz, trzeba przejść, odbyć, żeby świat ujrzał nasze dzieło, to jest właśnie fajne. Ja cię, Andrzej, w tej chwili zatrudnijcie tak oceniam. Być może to się zmieni. Bo ja uważam, że ona mi zajmuje za dużo czasu. To jest, ja uważam, że to jest kamień u szyi. Ja na przykład Radka książka na którychś targach, na które mnie zabrał, warszawskie targi książki, gdzie ja poznałem tam zresztą innych samowydawców w końcu, poza jednym, onym jedynym. To skupiłem myśl, co chciałem powiedzieć. No, ale że sprzedał moją książkę. A, wiem, sprzedał moją książkę. Chciałem tak, bo to bardzo fajna historia. Oczywiście chodziło o australijskie piekło i zainteresowałem panią, że to taki romans morski i w ogóle jakieś takie rzeczy, więc jako romansidło poszło. Czyli bajerę masz. Bajerę ma. No jak każdy pisarz. Ale tak. Z tego, co mówicie, to wydawanie w Polsce wcale nie jest taką prostą sprawą, że mamy pomysł, napiszemy coś i super, będziemy rozchwytywani i nagle staniemy się sławni w Polsce. Co doradzilibyście ludziom, którzy piszą w tej chwili do szuflady, a tak myślą sobie, że może by z tej szuflady wyskoczyć? Przyjść do nas teraz. Chyba w niedzielę jest panel poświęcony self-publishingowi, samowydawaniu. Z chyba czworo panelistów chyba jest. Usłyszy wszystko, co powinien wiedzieć. Poza tym samowydawcy jeszcze, my jako samowydawcy prowadzimy własne strony z poradami, z jakimiś tam informacjami, do kogo się zwrócić, gdzie są dobrzy autorzy okładek, kto robi dobrze redakcję, kto robi korektę, skład łamanie, ile kosztuje to, ile kosztuje tamto, z czym się trzeba liczyć. Także mamy swoją taką bazę wiedzy, z której można skorzystać. Natomiast to, co teraz bym polecił, to po prostu przyjdźcie na ten panel, który jest poświęcony właśnie self-publishingowi, samowydawaniu i dowiecie się tam więcej, niż jesteśmy w stanie. No oczywiście ja to mogę wszystko powiedzieć, być może nie wszystko, bo będą jeszcze koledzy, koleżanki, ale to by nam zajęło pewnie ze 3 godziny, a obawiam się, że nie dysponujemy aż takim czasem. No ale każdy z autorów, przepraszam, że wpadam w słowo, ma też inne własne doświadczenia, tak? Bo te procesy u niektórych przebiegają troszeczkę inaczej, więc przede wszystkim przyjść, to co Radosław mówi, nie tylko na ten panel, ale w sobotę już od godziny 10:00 poznawać tych ludzi, rozmawiać z nimi i wtedy czerpać z tego po prostu wiedzę. I myślę, że wnioski same gdzieś tam przyjdą, tak? Bo ktoś może powiedzieć, a to może nie. Ale może być tak, że ktoś zyska jeszcze takiego, dostanie takiego dodatkowego kopa, nie? I pójdzie w tę stronę. Znaczy, niekoniecznie w celu publishing, ale tak jak Radek mówił, zacznie szukać wydawnictwa, ale że odważy się pokazać te swoje słowo, nie? Andrzeju, jak ktoś musi, to musi, więc jak musi napisać, to napisze. Lepiej, żeby nie popełniał błędów, czyli usłyszę od nas o naszych błędach. To też jest ważne, tak? Po co się popełniać własne, skoro można się nauczyć na innych. Na pocieszenie można powiedzieć, że podobno jeden z najsłynniejszych, najchłodniejszych, najzimniejszych pisarzy polskich to zaczynał od tego, że właśnie do szuflady pisał. Wszystko sobie. Czyli ja mam jeszcze szansę, może kiedyś swój rękopis też wyciągnę. Mogę, bo też jedno zdanie, zaczęłam. Bo Andrzej, jak zaczął pisać, to był bardzo gęsto owłosionym brunetem. Na skutek niestety tych stresów związanych z pisaniem po prostu jest jak jest. Tak? No, musiałem to powiedzieć, Andrzej, bo... Ja wiedziałam, że będzie miło, naprawdę, ale nie sądziłam, że aż tak bardzo nie, miło. Musimy się wspierać, bo to jest wbrew pozorom, są różne nazwiska się spotyka gdzieś tam na mieście czy coś i niekoniecznie przemykają gdzieś tam obok siebie, a tu trzeba. W samowydawcach jest to jeszcze też fajne, że oni się wspierają. Tak? My się wspieramy. No.
Znaczy też Andrzej jest też taką specyficzną, bo wspomniał trochę o tym kursie Pisze się na to Książnicy Płockiej. I Andrzej z tej grupy, która była, to było faktycznie kilkanaście osób, kilkunastoosobowa grupa. Mam wrażenie, że Andrzej ma największy potencjał, żeby to jakoś sprzedać światu, tak, że przekuć w sukces, więc ma dosyć ciekawy styl pisania, taki pasujący moim zdaniem do jakiegoś takiego ciemnego kryminału, ale z takim dowcipem, tak? On ma taki czarny dowcip. Czasami mnie denerwuje bardzo, ale w książce to się bardzo dobrze powinno przyjąć, więc jeżeli czytając mu wystarczy siły... Czytając Wiedźmę, muszę się z tym zgodzić, tak. A dziękuję. Jeżeli wystarczy mu siły i nie potknie się, że potknął, co się potknie, tylko czy będzie, jeżeli wstanie, tak? To ja wieszczę mu sukces jakiejś fajnej powieści, tak? W jakiejś fajnej powieści, ale zobaczymy, poczekaj. Andrzej, przychodząc do tego studia, na pewno nie spodziewałeś się, że dostaniesz aż taki komplement. No, liczyłem, że znacznie wcześniej, nie? No, rozumiem. Słuchajcie, pół godziny naszej rozmowy już? Minęło już. Tak, w dobrym towarzystwie dobrze się rozmawia i czas szybko mija. Podsumowując, zapraszamy wszystkich miłośników książek, pisarzy, tych, którzy chcą dopiero zacząć pisać albo już piszą, ale jeszcze z szuflady nie wyszli, żeby przyszli do hali Chemik przy Centrum Edukacji Grupa Orlen w sobotę i w niedzielę najbliższą od godziny 10. W sobotę do 18, więc jest mnóstwo czasu, jak komuś będzie go brakowało, to w niedzielę od 10 do 17 i naprawdę nie będziecie się nudzić państwo. Naprawdę. Jeszcze tylko przypomnę, że planujemy, tak jak mówiłem, tą średniowieczną wioskę, więc wszyscy, którzy chcą zobaczyć, jak to było drzewiej, mają taką okazję i mnóstwo fajnych, ciekawych paneli. Na przykład ja będę brał udział też w panelu, w którym będziemy zastanawiali się z koleżanką, ponieważ obydwoje piszemy powieści historyczne, trochę inne, ale historyczne, ile historii powinno być w powieści, żeby ona była ciekawa, a ile możemy sobie dorzucić zmyślić fantazji. Tak, z naszej fantazji. Więc jakby to też zapraszam na ten panel. I to będzie ciekawa rozmówczyni Radka, zresztą należałoby też zareklamować Monika Koszewska, która rano wstaje, robi sobie ostry trening na siłce, później idzie pobiegać, gdzieś robi spacery z psami, później siada i każdą chwilę wykorzystuje do pisania, zastanawiając się po drodze, kogo by tu dzisiaj zabić, na przykład. No. Bardzo ciekawe. Radosław też zabija wszystkich na okrągło. Więc trochę sugeruję w takim układzie przyjść do nas, ale z obstawą. Ja sugeruję, że nie musicie przychodzić z obstawą, ale jeżeli zabierzecie kogoś ze sobą, to na pewno fajnie spędzicie czas. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę i oczywiście do zobaczenia na Festiwalu Książek w Płocku. Moimi gośćmi byli Andrzej Zaremski i Radosław Lewandowski. Dziękuję. Zapraszam bardzo tutaj na nasz festiwal.